Siemaneczku ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze mindserver.pl. Dzisiaj nagrywam nowy odcinek z nową mapą, tak jest. Przedstawię wam nową mapę, jak ona wygląda, co tutaj się zmieniło, co wprowadziłem. Będzie to czwarta mapa, która już jest na tym trybie. Jak wiadomo, tutaj macie takie przyciski, jeśli ktoś nie umie robić smoczego setu, tutaj się dowie. Tutaj mamy informacje o dodatkowych boskich przedmiotach. Tutaj mamy jakiś już zestaw początkujący, klikacie prawym i wiadomo, macie efekt ekwipunku od razu. Lecimy dalej, co my tu mamy? Jak ta mapa wygląda? Zobaczcie, tutaj to są takie klimaty troszeczkę Władcy Pierścieni, ale wysoko. Dobra, już wam prezentuję, jak to wygląda. I zaprezentuję wam jeszcze takie miejsce dodatkowe, Vortex. Dla tych, co mają Vortexa, to sobie mogą tam w sumie doskoczyć. Też to też może być trudne, ale powinno im się udać. Ops. O właśnie. No i doskoczyć możecie tutaj. Tutaj masz jakieś miksturki. No ale miksturki są też na dole, więc to jest tylko takie dodatkowe miejsce. Z góry. Ładnie tutaj to wygląda. Tam były miksturki, jak widzieliście. Tu mamy takich dwóch wojowników, którzy już troszeczkę są rozłupani, bo tutaj mieli długie miecze, ale gracze już się troszeczkę popsuli. Wiadomo, to się zresetuje w następnej grze. Tutaj macie jakieś zbiorowiska różnych miejsc, gdzie są narzędzia. Tutaj mamy broń akurat. Wyrzucę piece. Klikacie prawym, już macie miecz od razu w ekwipunku. Dobra, co jeszcze? Tu jest świątynia. Tu tych zbiorowisk jest więcej. Tam jest taka jaskinia, w której jest woda. A tam jest znowu jaskinia, w której jest można wykopać złoto. No, z którego później można smoczy set na przykład zrobić. Pokażę wam, o, zobaczcie, tego złota trochę tu jest. Jest trochę też lawy, więc można zrobić pochodnie, wkładając patyki do lawy. Okej, okay. I tutaj jest klej, który można miską wydobyć. Okej, okay, dobra, to ja wracam jeszcze pod mury, pokażę wam jeszcze szybko świątynię, wejście i wyjście potworów. Tak więc jeszcze kawałek drogi przed nami. Zmieniłem każdą mapę troszeczkę, mało tego, zmieniłem bardzo dużo rzeczy, których pewnie wizualnie nie jesteście w stanie za bardzo zobaczyć, ale na pewno są zmienione. Co zmieniłem? Na pewno zmieniłem siłę potworów niektórych. Zombie czy pig zombie jest na pewno silniejszy. Zombie ma mocniejszą broń, a pig zombie znowu jak uderza ognistą siekierą, to podpala wroga. Co na pewno jakiś większy damage przynosi. Tutaj każda świątynia też została zmieniona. Teraz ta podstawa świątyń, zaraz wam też pokażę, o czym mówię. Tylko wyrzucę ten miecz, tam sobie ten miecz, on jest lepszy do kopania. Zobaczcie, teraz jest tak zrobione, że wokół świątyni nie można budować, dzięki czemu ta świątynia nie będzie zablokowana w 100%. Spodu świątyni się nie rozwala, rozwala się tylko górną część. Jeśli rozwalicie tą część świątyni, te potwory od razu wygrały i o to generalnie chodzi. Samą świątynię można w całości zabudować, wystarczy... Sobie wam pokażę. A tutaj nie mogę budować, a tu już będę mógł. Jeszcze wyżej troszeczkę trzeba i gdzieś tak odtąd, i od tego miejsca już można budować też sufit, bo troszeczkę niżej się nie da, ale tutaj już można zbudować sufit, tak więc można zasłonić wejście do całej świątyni. Okej. Sobie wezmę jeszcze Vortexa w rękę i wam pokażę miejsce, gdzie potwory się spawnią. Tutaj były mury, one na początku były rozwalone, jak widać gracze już ładnie je oprawili. No i tutaj mamy, o, paszczę, z której potwory wychodzą. Co zmieniłem? Zmieniłem to na wszystkich serwerach, czyli sytuacje, w których na przykład wojownicy, którzy mają Vortexa, przenosili się właśnie tam do paszczy potworów. No to było bardzo nieuczciwe z ich strony i po prostu zabijali sobie każdego, kto się respił od razu na spawnie. No to musiałem to wyeliminować, już to w sumie jest naprawione na wszystkich serwerach. Jeśli znajdziecie jakiekolwiek bugi na którymkolwiek serwerze, zgłaszajcie mi je, nie wiem, czy na prywatnej wiadomości, czy na... tam najczęściej sprawdzam, bo tam w sumie dostałem powiadomienia mailowe, czy na minecraftowo.pl. Na minecraftowo.pl zawsze dostaję maile, jeśli ktoś jakiś komentarz tam ciekawy wpisał. No i przeważnie, jeśli to są komentarze dotyczące błędów, to najszybciej po prostu takie błędy eliminuję. No i oczywiście pod YouTube'em również możecie w komentarzach co nieco napisać. Co mi się jeszcze nie podoba i co chciałbym na przykład zmienić?
Trudnością jest akurat wyrzucanie broni przez koty. Jak wiecie, kot potrafi wytrącić broń wroga, a potwory broni podnosić nie mogą, bo tak zrobiłem, żeby nie mogły podnosić i mają nie móc. Dzięki czemu zawsze mają ten sam ekwipunek i jest spoko. Nie da się za bardzo ograniczyć tego, żeby kot nie mógł wytrącić broni akurat potworowi. No, dałoby się to zrobić, ale to jest na tyle procesożerne, tyle rzeczy by musiał sprawdzać, że no, nie opłaciłoby się to. Co jeszcze? Oj, biegacie za mną. Tam budujcie, panowie. Co jeszcze? No, na pewno zmieniłem jeszcze parę rzeczy w samych mapach. Raz, że się już nie da tam doskoczyć, bo będzie taka blokada blokowała graczy, którzy będą próbowali. Dwa, nie można już tutaj na przykład budować w powietrzu na jakiejś wyższej wysokości, no bo to też sprawiało, że ktoś na prosto mógł tam strzelać, nie wiem, fireballami choćby. Kolejna rzecz, o właśnie, o tym bym zapomniał, ale to jest istotne. Często wojownicy podbiegają po prostu tutaj pod respa potworów, tylko po to, żeby jak najszybciej ich zabić, żeby zdobyć jak najwięcej killi. I tutaj też wprowadziłem małą zmianę. Każdy wojownik, który zrespi się na miejscu, w którym właśnie potwory się respią, przez 10 sekund będzie mieć dwa razy większą moc niż normalnie, czyli po prostu każdy jego atak będzie dwa razy silniejszy przez 10 sekund. To sprawi, że jeśli ktoś wyskoczy po prostu stąd i znajdzie się na dole, to będzie mieć większą szansę, żeby zabić jakiegoś, nie wiem, emeraldowego wojownika, ponieważ będzie mieć większą moc. Dlatego to też sprawi, że gracze powinni bronić samych murów świątyni, tutaj samej świątyni, a nie gdzieś tam, kurczę, stać od razu pod respem potworów i próbować ich nawalać. Okej, co jeszcze? My sobie za chwilę zagramy. Ja sobie zagram, nie wiem, czy jako wojownik, czy jako potwór. A może spróbujemy jako wojownik dzisiaj. Co jeszcze chciałem dodać? A, na pewno w przyszłości będę planował zrobić tryb taki jak ten, czyli wojownicy vs potwory, ale w wersji hardcore. I ta wersja się będzie nieco różnić. Ona będzie znacznie trudniejsza dla zwykłych wojowników. Będzie trudniejsza z uwagi na fakt, że będą istotne pochodnie. To ja tak było to inaczej. Na początku, jak ta gra była tworzona, było właśnie tak zrobione, że w miejscach, w których jest ciemno, nic się kompletnie nie widzi. No i potwory wtedy mają ogromną przewagę, ponieważ one tego statusu nie odczuwają. One widzą w ciemności. I jeśli podeszło się do takiego gracza, który właśnie nic nie widział, no to po prostu potwory go bez problemu były w stanie zabić. Ja to wyeliminowałem, bo to było zbyt trudne generalnie. I wiele osób też się uczyło od tego trybu. Nikt nie do końca wiedział, jak ten tryb działa. W tym momencie już wszyscy, którzy pewnie też oglądają ten filmik, ogarniają temat. Tak więc myślę, że wprowadzenie takiego serwera, ja wprowadzę może jeden taki serwer testowy i nie będzie to, nie wiem, nie będzie to w najbliższych dniach, ale w najbliższych, myślę, tygodniach na pewno, gdzie będzie właśnie wersja hardcore. Mało tego, będzie noc, tak jak na tej mapie, bo to jest pierwsza mapa, gdzie wprowadziłem noc. Na wszystkich innych zostawiłem cały czas dzień. Na pewno, może nie wszyscy zauważyli, ale tak jest. Na wszystkich innych mapach jest cały czas dzień. Tutaj jest jako jedyna mapa, gdzie mamy noc. Wygląda się troszeczkę trudniej, mi się wydaje, gra. Co jeszcze? Na pewno na jednej z map był tam błąd, tej, gdzie jest taki duży las. Był błąd z budowaniem na spawnie, ale to już też wyeliminowałem. Postaram się wyeliminować wszystkie błędy. Na razie mi się jedynie co nie podoba właśnie to wytracanie broni przez potwory, o którym wspomniałem. Nowe klasy wojowników na pewno prędzej czy później powstaną. Na razie ich nie wprowadzam z uwagi na fakt... Wiecie co? Ja wiem, co ja wam pokażę. Ja się zabiję i zamienię się w smoka. To jest najlepszy pomysł ever, ponieważ ja jeszcze nie nagrałem na YouTubie żadnego odcinka, gdzie byłem smokiem. Tak więc zrobimy to teraz. Jeszcze przywitam się w ogóle z graczami. Albo dobra, smok. Ok, jak widzicie, przemieniłem się w smoka. Będzie atak smoka. Jak widzicie, mogę latać jako smok. Mam tutaj taki atak ziew ognia. I dzięki temu właśnie czarowi będę w stanie pluć ogniem wojowników. Tak więc zróbmy to. Ja już podlatuję. Oni też próbują, widzicie, we mnie trafić. O, właśnie dostałem. Pół serduszka straciłem.
Tak jest, jak słyszycie dźwięki smoka. Każdy mnie widzi jako smoka, ja jestem takim ogromnym smokiem. Tak więc zacznijmy atak i do boju. I plujemy ogniem, tak jest. Ohoho, już ktoś z Inferno próbował. I właśnie takim atakiem ognia, myślę, będziemy w stanie najwięcej szkód wyrządzić. Na pewno taki smok, on formalnie wygląda po prostu, jeśli gracze na mnie patrzą, bo jest to naprawdę takim dużym, czerwonym smokiem. No i takiego smoka strasznie ciężko trafić, bo on jest ogromny, a... I na pewno wprowadza duży, duży problem dla wojowników, ponieważ... Ponieważ, o właśnie, giną bardzo szybko. Z uwagi na fakt, że ciężko go trafić, a on też wprowadza... Ludzie się wszyscy na nim koncentrują, no i wtedy inne potwory po prostu przychodzą i wykorzystują to. No i dobra, i następny. Ile tych wojowników zostało? 11. Tu. Gdzie mamy jeszcze jakichś wojowników? Generalnie to jest chyba wszystko, jeśli chodzi tutaj o takie jakieś zmiany, które chciałem wam powiedzieć. Ja się domyślam, że na pewno czymś zapomniałem znowu, ale no, w następnym odcinku najwyżej dogram. Tych materiałów też ostatnio znowu było mniej, przez to, że jednak najwięcej czasu pochłania pisanie modyfikacji pod ten serwer. Nie dokończyłem chyba, jeśli chodzi o to właśnie zaciemnianie, o którym wspomniałem. Ta wersja hardkorowa po prostu od wojowników potworów. Będzie to wyglądać tak, że jeśli ktoś wyjdzie powiedzmy w obszar, w którym jest ciemno, to automatycznie włączy mu się blind i nic nie będzie widzieć, więc chodzić będzie też w grupie o to, aby stworzyć jak najwięcej torczy, żeby te torcze gdzieś tutaj używać na serwerze. Ekonomia, crafting troszeczkę też będzie przerobiony, ja wam o wszystkim opowiem, o, jak widzicie, wojownicy wygrali, smok jest bardzo potężny i no musiałby parę osób z dobrymi broniami go atakować, żeby został pokonany. No i to było generalnie wszystko, tak mniej więcej będzie wyglądał smok. Ja jeszcze może troszeczkę małych zmian wprowadzę. Jeszcze żaden gracz nie był w stanie sobie go zamówić. Jego można zamówić tutaj, u sprzedawcy, u handlarza. A, zapewne też zauważyliście, że na lobby się dostaje taki Ender Chest, boże, taki chest zwykły, magiczny. Jak klikniecie na nim prawym, to włącza się wam się sklep. I tutaj macie też czerwonego smoka, którego możecie sobie gdzieś odblokować. Za dolary zdobyte w grze, przypominam, że 500 dolarów dostaje się za każdy zdobyty level, żeby zdobyć level trzeba zabić 100 osób. No i to jest generalnie wszystko, no dobra, w sumie to jest wszystko, tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka i do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.